Ja wiem, że Dark Souls 2 są dziwną grą i w ogóle, ale czemu? Generalnie z jakiegoś powodu moja postać, którą mam teraz i która jest przed Aldia's Keep, ma ten sam poziom, co moja postać, która była w DLC-kach. Cześć, Oxide. I zastanawiam się, jakim cudem to jest możliwe. Czemu ja nie noszę spodni? Nie miałem łódźwi? Nie, no musiałem mieć łódźwi. Right? Może nie miałem łódźwi, jak tak patrzę? Założyć tak założę, jak jest. Z czym ja w ogóle chodzę? Kingsinga teraz jeszcze nie mógłbym zmieniać, bo go nie potrzebuję tak na co dzień. Założę sobie Second Dragon Link, na pewno mi się nie zepsuje w 3 sekundy, prawda? 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 Nie no, nie może być. Jestem pewien, że tak nie będzie. Za bardzo też się przyzwyczaiłem tego, że ostatnio grałem w Elden Ringa trochę więcej niż ustawa przewiduje. I teraz będę próbował albo skakać się wciskając A, albo używać jakiś wszelkiego rodzaju interakcji wciskając trójkąt. Rękawice też załóż. Mam jakieś, które mogę założyć? Jakiś mam. No idealnie. Też Alec Drake set. Dzisiaj Shayna nie będzie, więc będę musiał bardziej sam pilnować się z tymi. Yep, poszliście, że mimik. Więc będę się musiał bardziej z rzeczami do raczików pilnować. I sobie nawet nie wiem na ile. To jest kusząca opcja, gdyby nie to, że nie ma siły. Ani fej. Najwyraźniej. Czemu ten popór ma takie dziwne wymagania? Jezu. 8 inta, 10 fej? What? Jakby to nie jest tak, że mam Black Knightów za mało inteligentne osoby, ale. Czemu? Tak się w sumie zastanawiam, co ja mogę tak teraz w miarę sensownie na tym streamie zrobić. Jeżeli chodzi o acziki, to wydaje mi się, że jakbym się bardzo spiął. Cześć, Sebik. Jeżeli bym się bardzo spiął, to mógłbym zrobić. On nie miał Bernhard, tylko Bernhard? Ten od. O mój Boże. Inwaderzy, najgorzej. Mógłbym zrobić tego ćwaka od Bloomon Gatorda. Ulala, to było okropne pery. Leżeć mi tu. Okej, nie umiemy ripostować. Okej, umiemy ripostować. Leżeć. I to nic mi już więcej nie zrobisz, frajerze. Ej. Nie, nie ma stosowania na mojej walcie. Frajer. Bo wiem generalnie, że nie zrobię. Na pewno na jednym przejściu rzeczy typu mirakle, czary i tak dalej, więc na to nie liczę za bardzo, jeżeli chodzi o trofki. Nie zdziwię się, jeżeli będę musiał robić na NG+ rzeczy. Wiem, że część rzeczy będę musiał robić w DLC-kach. To wie się, no, czy smaka. To bardzo specyficzne dwie opcje, nie będę kłamał. Znaczy nie wiem, jedna brzmi jak taka bardziej przekąska, a druga brzmi jak posiłek taki pełnoprawny. Więc powiedziałbym, że tutaj to jest bardziej kwestia, czy chcesz coś przekąsić, czy chcesz zjeść normalny posiłek jakiś. Pullback, 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 pullback. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Zgadzam się, nie zrobię tego. Ha, ha, ha. Na kolację. Jeżeli czujesz się bardziej głodny, to zjedz z makaronem. Jeżeli mniej głodny, to zjedz z bananem. Tyle powiem.
Tutaj był ten czarodziej, z tego co pamiętam. I Monsalve go zostaje w spokoju. Ha, ha, ha. Nie będę pomagał Skurwielowi, który potem nie będzie inwajdował przez 70 lat. Nie tym razem. Zawsze zapominam, ile tutaj rzeczy właściwie jest. Bo Aldiaskim zawsze mi się wydaje jednocześnie lokacją, w której może być dużo rzeczy. Jak i że praktycznie nic tu nie ma. Boże, wybuchający. Okej, nie myślałem, że aż tak wybuchający. Dzięki Bogu zadawanie punktów w Vigor, I guess. Holy fuck. To jest mimik. To nie jest mimik. To najwyraźniej nie jest mimik. I nagle haps. Byłbym słony. Great Magic Barrier. Nice, zaklęcia mi dają. Znaczy, gdzieś kojarzę, że czytałem, że jest dużo zaklęć, które i tak można dostać najwcześniej na NG plus 2, jeżeli się Covenantów nie robi. Więc nie wiem, czy nie lepiej zaczekać po prostu na to. W ogóle nie pamiętam w tej chwili, czy... ile soul memory potrzebna, żeby przejść dalej, się zwiększa z tym? Z NG? Czy tak jak trzeba mieć milion, żeby przejść przez zamek, to na NG plus wyższych też to jest milion? Bo ja w tej chwili mam półtorej. Podejrzewam, że jak będę z taki przerobił, to miałbym dwa. I po prostu zastanawiam się, na ile sensownie da się przeraszować NG plus. A jeszcze oni się zbierają do bicia się. Zbartować ich też nie mogę, ale efektywnie nic nie robią. Dobra, tu nic nie ma. Mimik? Nie. Ale kolega wyjdzie. Zaczekajmy na staminę. Oni strasznie wolno się zbierają do czegokolwiek. I zastanawiam się, czego to wynika. Czy oni po prostu odpalają AI dopiero jak daje im się w pełni je uruchomić? Czy diabeł? No ten i tu Allband plus 2. Nice. Flashbacki z tego, że trzeba było zbierać wszystkie te... wszystkie pierścienie. Brightback. I... Sessor Tluet. Tlueta nie muszę przywoływać, nie mam zamiaru przywoływać. Pointless. Jakie pointless? Była to skrzynka. Nie będę narzekał na skrzynkę. Tutaj natomiast jest cyklo. Czy ja go mogę po prostu wziąć i olać? Jest jeden prosty sposób, żeby się przekonać. Bo jakaś część mnie chce powiedzieć, że tak, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie. I stoję w takim rozkroku. Bo tędy nie przejdę. Tędy przejdę najwyraźniej. I tutaj mogę na górę wejść. Można było chyba ominąć. Właśnie wydaje mi się, że ostatnio jak tutaj byłem, to ktoś mi mówił, że się nie da. I stąd ta moja niepewność. A można sobie po prostu tak przejść. Cześć, Sebastianie. Kozuki Senty istniała tak naprawdę. Po to przejście na górę oczywiście. Tak myślałem po to, że coś na tym piętrze będzie. Albo raczej półpiętrze. Czy ten bazyliszek będzie po prostu stał i nic nie robił? Miałbym taką nadzieję. Bo nie do końca chce mi się z nim użerać w miarę możliwości. Smacznego, Sevik. Zawsze mam takie, jak ludzie piszą o obiadach, o takich porach, to mam takie, jest, dla mnie to już pora na kolację. Aczkolwiek przyzwyczaję się po prostu, że dla mnie ta 18-19 taka już bardziej kolacyjna pora. I staram się nie jeść posiłków potem. Oczywiście wiadomo, są wyjątki takie jak standardowy maczek watkonowy. Try locking on. Nie mogę się zlokować, oszukano mnie.
Nie to, nie to, nie to. Nie to. Czy to tak działało? Czy to nie w tej grze? Chyba nie w tej grze. No, bo to nie jest mimik. Oszukali mnie! No, mam setiki 2. Oj, przydadzą się. Teoretycznie mogę robić tego, Benharta, czy jak... Kiedyś się nauczę, jak ona się nazywa. Tego NPC od niebieskiego miecza. Będę mógł go robić teoretycznie, asetikując Giant Lorda. Tylko to oznacza, że NPC musiałby przeżyć na wyższych NG, co wcale nie jest oczywiste. Ła! Bazyliszki atakują czymkolwiek innym niż chmurą pierdolu? Nowe, nie znałem. Duże bateryjki nie są takie złe. Mam wrażenie, że nawet przez to, że mniej skaczą, są nawet bardziej przyjemne te BH. Tego nie można pociągnąć. Bardziej kwestionuje to, że to po prostu... Przepraszam, muszę być dojrzałym człowiekiem. Pozwólcie mi. To muszę to jakoś bardzo ładnie. O, to jest dokładnie to, co chciałem osiągnąć. Ciok, ciok. Hej, tango. A, bo to zamykało drzwi z drugiej strony. Ciemno tutaj. Te ataki can then be already of enemy. Wiecie co? Pozwolę sobie tego nie atakować, ale tutaj boże tego Oxstone'a. Te światła z pewnością mi się przydadzą. Czy to jest mimik? To jest mimik. Jeżeli ktoś by się mnie zapytał, światła mi się przydadzą, to powiem absolutnie. Hello? Byłem pewien, że rozbije się o ścianę, TBH. Chcesz do mnie wejść? Okej, okay, woli jest do iść live jama. Można było tego mimika jakoś ściągnąć. Ja bym się absolutnie nie zdziwił, gdyby to było coś na zasadzie strzel w linę, która podtrzymuje, albo coś ten deseń. To... Okej, okay. Właśnie się zastanawiałem, czy po prostu przeniknąłem kamerą przez ścianę na dole, czy... Ja też nigdy nie pamiętam, czy nie było jakichś ścian poukrywanych. Poza tymi pod... tymi... Pod obrazami. Radiant Life Gem. Słyszałem, jakby coś się otwierało. Nie podobały mi się te odgłosy. Tu? Tutaj coś na dole jest, to na pewno. To ja taki, tu się też świeci. Ej, kamień Ferosa, który zużyłem. Zawsze się zwracają. Powiedział nikt nigdy. Czy to nie jest kwas przypadkiem? To wygląda jak kwas. Nie powinienem schodzić, zwłaszcza mając pierścień. Który się niszczy. Musiałbym podejmować wszystko, żeby tam bezpiecznie schodzić. Nie do końca chce mi się wszystko zdejmować. To jest zamknięte. A nie podoba mi się, że to się tak trzęsie. Wydawało mi się, że da się to jakoś rozwalić. Najwyraźniej nie to dadzą. Tu nie. Tu nie. Tego nie otworzę. Też nie. Teraz, bo z tego co pamiętam, zdecydowana większość tego typu ściany jest poukrywana przez wciskanie A. A i X, jak zwał, tak zwał. A niekoniecznie przez atakowanie ich. A.
Na szczęście nikt mnie nie rzuci na dół, a ja też nie chcę spadać na dół, zwłaszcza, że widzę, że tam jakiś pseudokundel leży. To najwyraźniej da się jakoś skoczyć, nie będę pytał jak. Dobra, to jest to. Tu za drzwiami widzę kolegę. Gbasa potrzebuje, żeby drzwi rozwalił. No to mogę spróbować go przysiągnąć. Tam był jeden wroga czy dwóch? Bo mówisz... o której drzwiach w tej chwili? Jeszcze raz... nie, te... Czekaj, tu jest ich dwóch. Tak. Wolałbym chyba... Czy oni? O mój Boże. Błędy mogły zostać popełnione. O tych z łańcuchami. To powiem tak, dwóch zajmę. To cała strategia. Nie czuję się absolutnie okropnie, kiedy steruję grę, zwłaszcza, że nawet to mi nie wychodzi. Holy fuck. Zapominam zawsze, że oni tyle zdają. Opóźnienie na Steamie zdecydowanie nie pomaga. Z takimi radami. O mój Boże, teraz tutaj mi cofa. Znaczy, ja wiem, że zawsze mi to powtarzasz i ja zawsze o tym zapominam. TBH. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Dobra, teraz to samo się szło, z tego co pamiętam. Jeżeli nie chcę używać brancha. O to nie było potrzeby używania brancha, w sensie nie wydaje mi się, że bez tego cyklopa cokolwiek sensownego było. Żeby trzeba było go odkamieniować. Ten smok nie wybuchał. Nie wykluczam, że to jest jedna z tych rzeczy, które się zmieniały między tym? Między oryginałem a skolarem? Bo też właśnie zawsze mi coś świta, że przecież ten smok wybuchał. A jednocześnie już dawno nie widziałem, żeby ten smok wybuchał. Nie masz odruchu gamera. Znaczy, często mam tak, że maszuję, ale nie to, co trzeba. Na przykład jak mnie taki kolega złapie, to bardzo często maszuje, dajmy na to, nie wiem, rola. A wydaje mi się, że trzeba bardziej maszować się albo analog, albo coś innego. Dobra, on se siądnie, muszę staminę trochę zagenerować. Nie mam staminy a propos, ale już powinienem go dobić. Powinienem go dobić. Dobra, jest ich jeszcze dwóch. O Boże, Badyjszek. Skąd ty się tu wziąłeś? Jeżeli bije się te cyklopy pojedynczo, to nie jest źle. Zawsze się boję rolować się tak w tył, bo mam wrażenie, że te graby mają bardzo długo zostające hitboxy. Więc często staram się je po prostu rolować bardziej na boki. Coś ten dosyć najbardziej. Panie te drzwi, wiem, planuję tego trzeciego wykorzystać, bo nie chcę... Chcę mieć tylko jednego potencjalnie do wykorzystywania. Żeby mnie dwóch na razie na to nie biło. Wezmę sobie life jama dla bezpieczeństwa łyknę. Nice. I dobra, drzwi z łańcuchami. Jeszcze raz, które to były? Nie te, nie te. O te, dobra. To chodź, kolego. Zapraszam. No chodź, fajnie będzie. Kolega, masz drzwi do odzwania.
Okej. Okay. Mamy to. Więc teraz mogę go już chyba pobić. Mogę takie pytanie, czy chcecie, żebyśmy grali tak z samymi dźwiękami Dark Soulsów, czy włączyć tego bota do muzyki? Bo zdaję sobie sprawę, że przez zdecydowaną większość jako takiej gry muzyki nie ma. Mi obojętne jak wyżej. To jest dokładnie odpowiedź, na którą liczyłem. Malfoy Shell, czy ja wcześniej już Malfoy Shell nie miałem? I czym to w ogóle jest? To jest tarcza? Nie. Miało ikonkę broni, to na pewno. A, bo to też jest broń. Malfoy Skull znalazłem, okej. Okay. Teraz jest Malfoy Shell. Blisko wystarczająco. No dobra. Ty małaku. Nido. Co tutaj było? Też jest zamknięte. Zresztą się zastanawiać, jak to wszystko się otwierało. Schodziłeś tam na dół. I ten? I tam był klucz jakiś do tych drzwi? Bo jest strasznie dużo pozamykanych i za cholernie pamiętam, jak się je robiło. To jest zamknięte. To jest otwarte, ale tu można tylko na dół spaść. Zresztą można na dół zejść. Niezależna ściana. Właśnie mi się zawsze coś kojarzy, że była jakaś ściana. Która też ognisko odkrywała. Że to przed samą fortecą nie było jedyne. Tutaj dostałem ten też rachet, bo tutaj ten dupek leżą. Spróbowałem już większość ścian i to jest najgorsze. No tutaj to najwyżej bym wyszedł na korytarz potem. To raczej nie będzie. No mogę obejść każdą ścianę teraz tak naprawdę, która nie jest na dole. Przeklikane zostały. Jak się nazywa ta lokacja? Aldia Skip. Po polsku pewnie twierdza Aldi albo coś ten deseń. Chyba, że tutaj. Ach, tak, już sobie skoczyłem, fajnie. Zawsze mnie denerwuje, jak widzę wiadomości w takich miejscach, bo to wskazuje, jakby tam się dało wskoczyć. Bazyliszki też mnie zawsze tak przerażają, tak jakby... O mój Boże! Kolego! Boś pogniewamy. Mogę w sobie posprawdzać jeszcze, czy jakieś te... Jakieś obrazy mi nie zostały. Ten jeden wiem, że... Był wcześniej. Ej! Nie, tutaj też nie. Tutaj? Nie, to też nie. Tutaj jest Farios. Farios, kurwa. Faros. Ale on był wykorzystywany tylko do zapalenia światła tutaj, więc na pewno nie. Tutaj był ten jeden przeciwnik. Chodzę, chodzę, chodzę. Jak jest to wejście i schody, to tam na schodach.
Izoli, wow. Okej. Okay. To wiele wyjaśnia. Ja pituję tak nisko. To wciąż nie rozwiązuje kwestii portalu i zamkniętych drzwi, I guess. Bo tu tylko ognisko jest. Wiecie co? Zobaczcie, jakie przedmioty tutaj. Halo? Czuję się, jakbym grał w Zeldę. Jeszcze inny problem trzeba rozwiązać? Nie. Jak to mówię, drastyczne problemy wymagają drastycznych rozwiązań. Hello? Nie chce mi się z nimi bić w klasie, a chcę tylko przedmioty zgadnąć, które tam są. Myślałem, że może się rozbija o Polsce znowu. Tak jak tamten poprzedni. A spokojnie to zaję, żeby nie ryzykować za bardzo kłótwa. Mogę przestać mówić jedno i robić drugie? Nie ukrywam, że z pewnością pomoże to moim szansom na przetrwanie. A dobra. Ja wiem, że powinienem też pewnie pierścienie pozajmować, ale... A propos. Aha, czyli tutaj też klucza nie było. Interesujące. A, bo to w ogóle zauważyłem dopiero teraz, że ten... że jest wiadomość... nie gracza, tylko Samsoftu, Antitana. Interesujące. To daje rozpalenie tego w takim razie. Boję się. Z drugiej strony. To może pójść nie tak. Okej, już widzę co. On ma dwuręczny miecz. Nie powinien go parować. Mam też wrażenie, że zajdowanie się z nim nie wychodzi mi najlepiej. Oj, zdecydowanie mi nie wychodzi najlepiej. Zdąża? Nope. Nope. Cześć, kolego. Ulala. To był bardzo ciekawy festiwal żenady. Muszę na boki to dolować, jeżeli chcę mu coś zrobić. Biorąc pod uwagę, że to dwuręcznie trzymany wielki miecz, to raczej nie będę mu w stanie wyrządzić krzywdy zbyt wielkiej, jeżeli spróbuję go spadować. Więc chyba nawet nie będę próbował. Au, to się źle skończy. Jak się mówiłem, to się źle skończy. O, 6000, nice. Musisz wszystkie pochodnie zapalić. Czy dużo ich tu jest w ogóle? Czy wszystkie w całej twierdzy w ogóle?
Siema, Sevik. Powiem, że tu jest ta jedna i pewnie wcześniej w tej części, gdzie jeszcze był ten ogromny bazyliszek jakiś były. Ham, ham, ham. Tutaj jest jedna. Zaraz użyję Reaper Powdera, I swear. Czyli tak, tu jest druga. A, i do tego samego NPC-a będzie przywoływać cały czas, ej? Na to wygląda. Dobra, wezmę sobie. Wyłączę pochodnie, żeby im nie marnować. To był bardzo ciekawy dodge. Nie, na staminę. Ostrożnie. To był bardzo interesujący manewr. Nie umiem w PvP aż tak bardzo? Nie widziałem. A, chłop się trochę nadział. Przestań dolować do tyłu, imbecylu! Czy ja mogę dolować to do przodu? W ogóle tak się zastanawiam. Zaraz zobaczymy. Mogę. To nie do końca mi się to opłaca, ewidentnie. Umrę? Jeszcze nie. Ale jestem za blisko. Nie mogę się z nim tradować, imbecylu! Przestań się z nim tradować. To mnie już trafiło? Interesujące. Okej, to mnie akurat na pewno trafiło. I tu się kłócić nie będę. Jeszcze nie powiem, że muszę odpalić wszystkie cztery pochodnie bez siadania przy ognisku, to już w ogóle będę bardzo content. Zwłaszcza podczas na stan moich estusów. Polala. To nie było tego warte. To zdecydowanie nie jest tego warte. On mnie zabije. Jeżeli teraz mnie skombuje. Jak już mówiłem. Na szczęście mnie nie skombował, I guess. Znaczy jedna rzecz, którą zdecydowanie wiem w tej chwili, to to, że muszę wrócić i ten... Muszę wrócić i life gemy wykupić. Dwie wcześniej. A. Dobra. Wracam. Pytam przy okazji poziomy. Bo trochę mi się już nazbierało. Ewidentnie bardzo dużo na tyle, że mam cały jeden poziom. Ale cicho. Da się to szybko naprawić. Wciąż mnie boli trochę to, że nie mam tego NPC-a nieszczęsnego do Rika. Dobra. Jak już tu jestem. Jaki magazyn dusz. To wcale nie jest tak, że nie wykorzystałem dosłownie żadnej duszy z bossa, wydaje ci się.
Znaczy ja zazwyczaj mam tak, że nie zużywam na bieżąco dusz i po prostu jeżeli potrzebuję na coś, to sobie wydaję w danym momencie. Nie wiem, jakoś tak mi jest wygodniej. Dobra, to wtedy to jest to, to jest to. Life Jamy poproszę. I przy okazji mogę z powrotem item założyć, bo już nie będę schodził do kwasu. Mogę założyć też ten pierścień nieszczęsny i na jego podstawie zastanawiać się, ile mogę nosić. Jeżeli by nosić cały set lukatier po prostu. Dla stylowy. A propos stylowy. Prawie cały set lukatier. Prawie. Chyba, że o czymś nie wiem, lukatier miał taką wspaniałą maskę. Jeszcze raz. Pochodnia. I szukamy dwóch pozostałych. Tutaj na zewnątrz nie widzę, żeby coś było, więc wskazuję, że będą w środku już. Tego nie można odpalać, więc chyba chodzi o te stojące tylko. To jest jeden. I zaraz mnie kolega. O, chłop z kosą tym razem. Czy kosy można parować? Można. Łatwo. Skiruje się? No właśnie, demonstruję skiruje, jak wygląda, owszem. A co? To bez backstaba, pys. Dziękuję. Kurwa, czy on próbował jakoś na mnie twerkować, czy ki diabeł? Stawaj. Okej, okay. Zgaduję, że ataku z wyskoku to się nie dało. Tak to wygląda. Ła! Ała! To bolało znacznie bardziej niż myślałem, że zaboli. Też kwestia, że nie do końca znam moveset, tylko nie będę kłamał. Zgaduję też, że będę musiał to od nowa odpalić, jak nie zabijemy Invadera. A nawet jeżeli jest odpalone, to po prostu i tak bym musiał na czwartą pochodnię, więc na to samo wyjdzie. Najgorsze co może być, to jeżeli się okaże, że pochodnia jest odpalona, a Invader żyje, bo wtedy wolałbym nie mieć odpalonej pochodni, tak powiem. Ja właśnie powiedziałem. O, chodź, fajnie będzie. Dawaj. No, dawaj. Okej. Okej. To było absolutnie okropne parowanie. Nope. Ataku z wyskoku już nie będę parował. To? To było pary! Powiem wam, że gdyby coś takiego mnie spotkało w PvP, to zrobiłbym to samo co z Tekkenem wczoraj po granie na Ediego.
Dobra, to jeszcze czwartą znaleźć. Nie chcę im się wracać do ogniska, więc pewnie po prostu tego. Flame Butterfly'a użyję. Mam ich na tyle dużo, że powinienem móc sobie na to pozwolić. Jakiś czas później ja w DLC-kach. O, przydałby mi się jeszcze jakiś Flame Butterfly. Gdzie będzie czwarte? Tutaj? Tak, tu jest. To by tłumaczyło, dlaczego tutaj jest tyle znaków śmierci. Gdzie ty jesteś? No, 23 to chyba na chwilę powinno mi wystarczyć. Też z kosą? Też z kosą. Chodź, poparujemy cię. Fajnie będzie. Lecz. Nie, z czasem jakoś zacząłem się przyzwyczajać do parowania. Tak jak kiedyś kompletnie nie myślałem, że będę mógł parować rzeczy, tak tutaj jakoś mi to wchodzi w nawyk powoli. Zwłaszcza jak się bije z takimi ludzkimi przeciwnikami. Właśnie widać jak w marszu, hehe. To nie było pary. To kurwa nie było pary. W skali od 1 do 10 to kompletnie nie było pary. Teraz to smoka. Że do tego, ej. Czyli muszę to dookoła obejść, co? Imbifor będę musiał jednak go ten. Będę musiał go jednak obudzić tego cyklopa. Hello. No witam. Klucz Aldi, nice. Przeżyłem, przeżyłem. To wszystko, co się liczy. Dobra, teraz przynajmniej dużo łatwiej tutaj jest przychodzić. Znałem, że cię okaże się, że kompletnie nie było warto. Cześć, Pietko. Ale zgadnięte, zgadnięte, to najważniejsze. Dużo mniej mi się podoba fakt, że te wszystkie cyklopy znowu wstały, ale... Prawdopodobnie będę musiał się z niej bić jeszcze dwa razy. Teraz raz i zależnie od tego, jak mi z niej pójdzie, to i z tym, co będzie za tymi wszystkimi drzwiami, to przed smokiem pewnie będę chciał jeszcze usiąść przy ognisku. Uppercut. Bull. Kurwa, siada jak ja po maczku normalnie. Też po prostu słychać jedno wielkie trzęsienie. To mnie trafiło najwyraźniej. Oh, god damn it. Dążę. Okay. I tak nagle od tyłu, żeby jeden mnie zaszedł i pobił. Nie, to już widzę, że będę musiał tego, że będę musiał usiąść, więc po prostu sobie będę łykał estusy, żeby nie zużywać life jamów, które mnie kosztują siłą rzeczy. Oś fajnie będzie. Wszędzie twoi ulubieni przyjaciele, co ja ci mogę powiedzieć? A kurde, nie. Myślałem, że to backstabuje. Młotek Aldi. More like młotek z Aldi, am I right? To nie jest to, co myślę, że to jest, prawda? To jest to, co myślę, że to jest, prawda?
Właśnie, co im przypomina? Co mi tylko przypomniało? Nie byłem jeszcze w najlepszym miejscu w grze. I chyba powinienem tam pójść. Absolutnie nie chcę tam iść, ale chyba powinienem. Z drugiej strony teraz już nie powinno być aż tak źle, prawda? Kopią. Kurwa. Jezu, ja myślałem, że w te dwa miniki to tylko te żelazne. Więc go zaatakowałem na takim kompletnym luzie, a tu nagle... Czekaj, on dostał obrażenia. W Blackguard? Nie, u Gargulców. Mało. A propos Gargulców. Siema. Niestety Gargulców... O Boże, ich się nie opłaca parować! Holy fuck! Recovery po... O mój Boże, ja umrę. Ja umrę. Recovery po tym pary zajmuje praktycznie tyle, co... jemu recovery. O Boże, przestań. Więc kompletnie jest to nieopłacalne. O, jestem na minusie. To też mimik. Yep. Domyślałem się, że to pisałeś sobie. Niech zgadnę. Holy fuck. Może jeszcze jakiegoś mimika? Co? Mam tyle acetyków, że mógłbym spokojnie wyjebać się na jakiś NG plus 7 w tej chwili. Na jakimś konkretnym ognisku. Dobra. Czy tu jeszcze coś będzie? To wygląda jak typowe drzwi, które byłyby do otworzenia, ale nie tym razem. Może to klucz Aldi. Będzie, bo paruje. Nie no, jest. Monka jest. Ej, spuściłem mimiki. O mój Boże. Błędy zostały popełnione. Hello? Hello? Czy on nie rozwala? O Boże. A propos błędów. Elden Ring ma już jednego bossa, który paruje. Jest to ten... O Boże. Jest to ten rycerz przed Renalą. Swoją drogą, śmieszki śmieszkami, ale Renala w koopie na Seamlessie to bardzo ciekawy boss, Sebik potwierdzi. Cześć, mimik. Halo? Co to było? O, branch, nice. Dobra. To się otwierało normalnie, nie klucze Maldi. To się otwierało... cyklopem. Czym ty kurwa jesteś? Halo? Co to kurwa jest? Ha? Wygląda trochę jak... moja śmierć rychła. A, okej. Okay. Powiem szczerze, że nie kojarzę kiedykolwiek walcząc z czymś podobnym. Uuuu, baby! Stay no more. Wiem, że tam jeszcze jeden mimik jest. A, to się otwierało bez klucza Aldi, więc whatever. Proszę nie... Nie pluj kurwo kwasem! Niech zgadnę. Vitality date. Oh no. Nikt się absolutnie tego kurwa nie spodziewał. Let's go! Out.
Laska czarnej wiedźmy. Jak sobie pomyślę o tym, że musiałbym jeszcze raz zabijać tych wszystkich przeciwników, to trochę mi się nie chce. TBH. To jest jedna z tych wspaniałych sytuacji, gdzie myślę sobie, nie powinienem tego robić, ale chuj. Tak bardzo. Nie, a co może później tak? Przecież nie ma szans, że mnie jakiś byle smokły. Zapomniałem o tym skudwolu. XD. Z tymi przeciwnikami się tak komediowo walczy, jak jest wystarczająco dużo miejsca, żeby ich tak obiegać cały czas. Bo są zaprogramowani po prostu, żeby zawsze wykonywać ten jeden atak. Żeby nie stało się nic absolutnie kurwa głupiego. Chcemy, żeby Reaper Powder naprawiał te zniszczone przedmioty. Smoku. Czas na standardowe siedzenie między nogami, dopóki nie wleci i nie zacznie zielonać ogniem? I fucking hate this game. Też może podeptać, nie? A to spierdalaj. Out. Oh, good fucking god. Ej, coś z tej walki jeszcze pamiętam. Nie chcesz może mnie podeptać? Step on me. Okej, on chce mnie podeptać. To ja nie umiem unikać. Okej, skończył chcieć mnie deptać. To mnie powinno trafić. Zawsze jak wlatuję w powietrze, to boję się przy nim stać, bo mam wrażenie, że zaraz tam, zacznie we mnie zionąć kompletnie. W ogóle przysięgam, jeżeli na Guardian Dragona trzeba było przytrwać MP-ta, to zrobię komuś krzywdę. Nie, nawet nie widziałem znaku nigdzie, żeby można było przywoływać kolegę. Zresztą mówię, w najgorszym wypadku będę po prostu ten asetikował Giant Lorda do tego. O, jestem martwy? Przysięgam, jeżeli od tego bym umarł. Not gonna lie, całkiem srogie XD. Chyba właśnie wydarzyło. O Boże. Mogę przestać wykonywać niepotrzebne role? Proszę? O ty kurwo. Ebe. Daj mi spokój. To ja chyba dobrze, że użyłem Reaper Powdera, jak patrzę na wytrzymałość mojej broni. Bo mógłby mi nie starczyć do końca. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aż coś tu leży? Tak, oczywiście, że coś tu leży. Tak, on scale. Ale to jeszcze już zaraz będzie wracany do tego, do kowala. Ta maska jest taka piękna. Powinien z nią zawsze chodzić. I before okazuje się, że ona mi jakoś statyczniejsza, bo coś. Nawet bym się nie dziwił, szczerze mówiąc.
Tak samo jak w Elden Ringu chodziłbym w tych głowach czarodziei, tylko że one zmniejszają staty zauważalnie za to, że dają ci inta. Możesz być inteligentny, ale inteligentni ludzie nie grzeszą witalnością. O, chciałeś mieć 300 HP? Miało, damy radę. Dobra, czy to na górze nie było ognisko? Muszę najpierw sprawdzić. A czy ognisko? To nie wiem, ale jest przyjaciółka. Przyjaciółko! Ej, piórko. Tak swoją drogą na bogów, jeżeli z jakiegoś przeklętego powodu zostałem zrzucony w przepaść, zanim znajdę ognisko. Albo sam spadnę w przepaść, zanim znajdę ognisko. Okej, okay, jest jej ognisko. Los Bastil Magdas. Pani piórko. Piórko, nie wiedziałem, że masz sobowtóra płci żeńskiej. Rainforce. Jezu, miecze. Jest? Doskonale. Dobra, teraz jeszcze... Zastanawiam się w sumie, czy chcę rzeczywiście w jakimś sensownym pancerzu chodzić, czy ulepszyć sobie to samym. Bo jak już jestem, to w sumie mogę poulepszać, a set Lucatius zdaje mi się taki odpowiedni w sam raz, jak patrzę na ten, na mój udźwig. Więc może rzeczywiście po prostu sobie poulepszam set Lucatius jak tako. Zwłaszcza, że ich stylowa jest w porządku. Ulepsza się shieldami, więc jest ok. Właśnie ulepszałem sobie zbroję Lucatio na plus 10. A maską ulepsza się Twinkingami, to interesujące. Dobra, skończyła się zabawa. Stop. Nice! Dostałem magicka. Nie wiem, czy widać na Steamie. Wpadł mi magic za wydanie dusz u Magdafa. Ile potrzebuję dusz na poziom? Potrzebuję 27, czyli będę potrzebował to chyba ponad 81. No 74. Starczy? Dać mi tego w pokoju, jeszcze to odnajdę jednego wytnę. Więcej w siłę. Jeszcze 3 punkty siły i mam wykapowane staty. Na miękko. Dokupię sobie parę life gemów przy okazji. Co mnie jak na to tak patrzę, to nie dziwię się trochę, że DS2 ma tak dużo więcej statystyk. Właśnie przez to, że... No jest po prostu zauważalnie więcej tych poziomów, tak? Nie oszukujmy się. Jeżeli mnie na 150 poziomie poziom kosztuje 30 tysięcy niecałe, a w takich Soulsach Trójce czy w Elden Ringu bym nie kosztował 150 tysięcy, no to chyba samo przez siebie mówi. Okej, okay, tu się wracało, tu się spadało. Czemu ludzie tutaj spadali? Aha. Ale... Czy to nie jest aż tanie przejście po prostu? Czemu ludzie to robi? Why would they do that? Czemu oni mieliby to robić? Down and then treasure ahead. Ufanie ludziom, kiedy ostatni raz się źle skończyło. Blinking Titanic. To stąd już... Back. To stąd już nie wrócę. Z tego co kojarzę. O, a myślisz, że dlaczego dawała ci H-Feather i d. Najgorsze jest to, że wcale bym się nie dziwił, jakby tak nieironicznie usprawiedliwiali.
Żartę żartami, ale w Polsce prawie w ogóle nie ma takich miejsc, do których się zejdzie, a potem już wyjść z nich nie można. Bez używania właśnie jakichś homeboundów czy czegoś ten deseń. Przynajmniej tak na szybko mi nic nie przychodzi do głowy. Oczywiście nie licząc tego, że właśnie byliśmy w jednym takim miejscu, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi. Proszę, nie wybuchaj mi na pysk. Dziękuję. Tutaj będzie ktoś, prawda? Yep. Mój święty Boże, kocham wybuchających przeciwników. Parę kolejnych przedmiotów do upgrade'ów. Ale bym sobie zniszczył takie jajka, wiecie? Idziemy dalej! Nie, nie zrobię tego. Jajek nie można niszczyć. To bardzo złe i okrutne. Nie powinnoś tego robić. Najpierw trzeba zabić smoka, który je złożył, a potem można myśleć o niszczeniu jajek. Gdzie ty masz kurwa głowę? Gdzie ten jebany smok ma głowę? Okej, tutaj ma głowę. Cześć smoku. Jebnę ci. Oje, tak, że zleci i mnie zionie. Ale nie było to zlecenie i zielnięcie. To jest duży pozytyw. Okej, stąpaj, lubię to. To możesz robić źle, się pewnie podoba. Tak długo jak nie zlatuje w jeszcze, to jest okej. Tyle mam do powiedzenia. Szybko schodzą net. Jak na to, że to... Spoko smoki. Fajną rzecz się dostaje za zniszczenie wszystkich jaj. In before Guardian, znaczy Guardian, Ancient Dragon jest automatycznie na mnie targowany. To była idealna rzecz na smoki, nie będę kłamał. Dragon tuf, nice. O kurwa. O Boże. O Boże, o kurwa. Dawaj, nie bądź jak powstać Tikena, wstawaj szybciej niż w 50 klatek. Na godzinę. Też wiesz co? Gdyby to była Zelda, to powiedziałbym, że smacza gówno. Ale to nie jest Zelda, więc możesz mi powiedzieć co? Mocniej. Aha! Rozumiem. Monster. Zgadzam się. Jestem potworem. Ja tu jestem potworem. Oh well. Hello. Fine work. Zelda Sword 2 Scholar of the First. O Boże! Suavemente. O, Sharon. Gdzie ona się pojawia? Tam jest. Mam nadzieję, że ona do niej przyjdzie, bo nie chce się z nią bić na moście. Cześć, Sharon. Ma się bić, fajnie będzie. Okej, dobrze, powinien się podobać. Proszę się mną nie przejmować. Pamiętacie, jak umiałem padować? To było dawno temu i nieprawda. Czy ona ma? Ona nie ma bicza. To był bardzo ciekawy zasięg.
miała kostę, bo było łatwiej. Żarty żartami, ale... Broni, które są... Ona ma. O, jest. Co to kurwa jest? To wygląda, jakby to był Peach, ale nie jest Peachem? What the fuck? Nie wiem. Nie wiem, weź piję dalej, Sharon. I zaraz backstab taki piękny by wleciał. Ja wiem, że mogę po prostu ją bić, zamiast śmieszkować sparowaniem. Albo i nie mogę jej bić, I guess. Ja mówię o parowaniu, że nie umiem. A może się odczułem? Nie backstabuj mnie. No! Czemu ona się dostała odbyciła? Nie ma staminy. Zużyję teraz cały swój zapas lajżanów na tę walkę. Albo i nie. Spiel dalej. Czy ja właśnie się cofam, czy mi się wydaje? Nie wykluczam, że właśnie się cofnąłem. Yep! Smoki tutaj się nie spawnują, prawda? Wiecie, że smoki się tutaj nie spawnują, będzie mi przykro. Jeżeli smoki się spełnują, to właśnie zabiję coś, czego nie chciałem robić. Dlatego wierzę, że smoki się nie spełnują i nie zabiję coś, czego nie chciałem robić. Będzie dobrze, jestem pewien. Nie mogę zrobić nic niemądrego. Ja bym zrobił coś niemądrego. Widzieliście kiedyś, że ja zrobię coś niemądrego? Nah, no właśnie. Dużo większe problem jest, że te wajdy się spełnują. A ich trochę tu jednak jest. Ale ja się spawnuję. A propos spawnujących się rzeczy, to znaczy, że tutaj te chuje będą teraz przebiegać. Ich tu więcej było ostatnio. I niepokoi mnie to za każdym razem. Tak samo jak niepokoi mnie widok takich przedmiotów jak ten, który tam leży. Bo wygląda, jakby wymagał bardzo precyzyjnych skoków, których się boję. Hello? Właśnie chciałem powiedzieć, że przyjmę, że jeżeli to mnie jeszcze trafi. To było bardzo interesujące. Bo byłem pewien, że trafiłem obu. Hello? Pamiętam, że jak ostatnio tu byłem, to szedłem jakoś kompletnie losowo i udało mi się dojść tam, gdzie powinienem być. I sądzę, że tym razem nie powtórzę tego osiągnięcia. Hello? Hello? Zasięgowa walka? No już tam jest przed zasięgową walkę. Kurwa. No i nie umierają od tych dwóch. No i mogą sami się wysadzać nam zajęczki, diabeł? Tutaj jest smok. Jakbym się bardzo upadł, mógłbym go pobić. Ja bym się nie opierał, to też bym mógł go pobić. Nie ten. Ciebie chciałem. Na wypadek, jakby coś mu odpało i chciał się bawić w zianie ogniem. Halo? Tam jest strzela piorunami. Ha? Tam jednak piorunami strzela. Nie widzę, co mnie trzeba piorunami, dobra? To mnie wchodzi.
górze snajper. To ma sens. Ty jeszcze żyjesz. Już nie. Dobra. Fire Tempest. Nice. A, zobaczę, gdzie on tam jest niby. A, widzę już. Okej. Okay. Będę kwestionował to, że ten drugi atak nie trafił. Będę bardzo mocno to kwestionował, bo wyglądało, jakby 100% trafił. Z drugiej strony, kim ja jestem, żeby kwestionować hitboxy? Nie. To co? Take a plunge? To wygląda jak gwarantowana śmierć. Stąd już trochę mniej gwarantowana. Stąd jeszcze bardziej mniej gwarantowana. O mój Boże! On spadnie ze mną, prawda? On tak na serio, co? Nie mogę. Okej. Nienawidzę ganku. O, a lubisz DS2, Czeszyn. Śmieję się, bo za każdym razem jak jesteśmy na Steamie, to składa się to mniej więcej tego samego. A, łyknę sobie Estusa, just in case. Widzę na pewno, że będę musiał skoczyć do kowala na prawie szybko. Bo praktycznie cały plan też pieśnia i mi się rozwaliły. Przynajmniej dużo materiału do lepszenia to jest. O tyle fajnie. To z tym niszczeniem się to i tak nie jest aż tak źle. Czy ja się cofnę gdzieś, bo to wygląda jak miejsce, w którym wcześniej był smog? Tak, ja ewidentnie się cofnąłem. A z gejstą mogę po prostu przejść tym mostem i chyba też powinno być git. Bo ja generalnie powinienem chcieć się dostać tam, czyli powinien być już miał niedaleko, jak tak patrzę. Bo tędy i tu jest ten długi most już. Coś mnie goni tak. Znaczy, co chciałem wspomnieć, to że DS2 ma zupełnie inny problem. Taki, że przy przejściu z 30 na 60 klatek znacznie wzrosło zużywanie się broni i ogólnie wytrzymałość, tego co pamiętam. Bo gra była zaprojektowana na 30 FPS-ów i przy przejściu na 60 to się jakoś bardzo mocno psuło. Cześć Aldia. Z dupu. Czy możesz przestać gadać, bo chcę wrócić do Majuju? Jest. Stick the throne. To po środku by ci mocno zwaliły smoki, ale w sensie tak, że dałoby się przed niego przejść, czy kompletnie by to mi zablokowało przejście do Dragon Lairi? Czy tam jak się ta lokacja nazywa? Wyginął. Okej. Okay. Ale to jak rozumiem,
Właśnie, w sumie jajka się respawnują, więc to zgaduję, że... Boże, ale naprawianie tych rzeczy jest drogie. Holy fuck. Więc zgaduję, że to jest jednorazowe, chyba że powtórzymy swój wyczyn po prostu. Jedna rzecz mi Okej, dobra. Patrzyłem po prostu, gdzie muszę jeszcze przywołać NPC, żeby móc zabić sobie trochę. Bo myślałem przed chwilą, że z jakiegoś przeklętego powodu przegapiłem miejsce, w którym się przywołuję, ale na szczęście nie jest ze mną aż tak źle. O, dobra, w Dragonstein pamiętam, że było jakieś kompletne skurwysyństwo, jeżeli chodzi o szukanie tego pierścienia, o którym Morsejt wcześniej mówił. Zresztą nawet nie jestem pewien, czy bardzo mi na nim zależy, biorąc pod uwagę, że... Znaczy, on nie jest zły. Mógłbym go chcieć nosić. Tego nosić. Dylematy. Ej, spójrzcie, to moi ulubieni przeciwnicy, którzy mają nieskończoną staminę. Nienawidzę ich, holy fuck. Mam do nich czystą, niczym niespalaną nienawiścią. Hello? Nie mimiku? Jezu, ile ja mam tych acetików teraz? 9. Teoretycznie mógłbym sobie wywalić kiedyś ognisko na MG plus za dużo. Tamci przeciwnicy to pół biedy, ci z młotami są dużo gorsi, bo oni dosłownie nie przestają atakować. Chyba że się ich jakoś bardzo specyficznie od tyłu zachodzi. Pamiętam, że ostatnio jak streamowałem, to miałem z nimi dużo większe problemy niż to wygląda obecnie. Dobra, tu jest krzynka. Czy to mimik? Nope. Otwieraj. I nawet nie pułapka. Winking. O, Sambastą ulepszenie mojej ładnej maski. Ha, ha, ha. Czy to jest jakiś przeciwnik, czy po prostu koledzy stoją i będą się na mnie patrzeć? Koledzy stoją i będą na mnie patrzeć. Nice. Painstone. Tu pewnie można przeskoczyć. Jeżeli ktoś umie w platformówki, ja najwyraźniej nauczyłem się grać w platformówki. Nie mówcie Sevikowi, na szczęście nie słyszy tego, prawda? Kopią? Goddammit. Miałeś tego nie słyszeć? A już nie chodzi, żeby tutaj przeskoczyć. Tylko po to, żeby udowodnić sobie... Czy to jest coś, co mógłbym chcieć zrobić? Nawet teraz już tak tego nie zrobię. Po prostu się zastanawiam, czy mógłbym spaść tutaj i po tym wejść tutaj i tam spaść na dół. No właśnie kojarzę, że to jest ten pierścień, tylko nie pamiętam do końca jak się go zgarniało jak zwykle. Lol. Lol. Tu jest slab na pewno. Tu jest jakiś mały znak. Bashfully. No, 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 no. To co, szybko się wyjebię na Ancient Dragonie, tak przy okazji jak już tu jestem. O mój Boże, kolega z wielką tarczą? To bardzo interesujący hitbox. Chodź bicie, fajnie będzie.
Podejrzewam, że tak będę musiał robić, że on wykonuje jakieś tam dwa ataki. Jezu, przestań. Że on wykonuje jakieś tam dwa ataki, a ja potem wykonuję swój jeden. Zgarnię trzy ataki, a jeden. I to też widzę, że niekoniecznie jest to jakieś bardzo bezpieczne. No ale dobra. Dajmy radę. Stamtąd przyszedłem. Tu są drzwi. Imbifor to jedne ze wspaniałych drzwi donikąd. O. Trzeci. Gdzie mnie kolega zinwajdował? To ważne pytanie. Czy on na górze był? Bo coś mi tak świta, że on na górze był. I nie dziwię się, jeżeli zaraz do mnie zejdzie. Musisz iść na górę. No dobra. Jak muszę, to muszę. On mógłby do mnie zejść. Przynajmniej nie jest to Iron Keep. Pod tym względem. A, racja, było coś takiego. Już przypomniałem sobie moją ostatnią wizytę tutaj. A, kurde. Nie da się ataku z wyskoku, czy... Ja po prostu skopałem timing tutaj. Możliwe, że to drugie. Specyfikowane jaujo. I teraz do Iron Keep. Czemu teraz do Iron Keep? A, tam był Covenant od smoków. Tajt. Już wiem. Bąk. Dużo mam tych specyfikowanych ktośek. Pewnego dnia pójdę i je poddaję. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Zawsze zapominam, że to jest skrzynek. Głównie dlatego, że zawsze przez tą lokację po prostu przebiegam. Crystal Magic Weapon, nice. Dużo fajnych rzeczy. Jest za to jedna bardzo niefajna rzecz tutaj, ten kolega. Siema. Przestaniesz atakować? Czy możesz przestać atakować choćby na sekundę? Impossible. Nie, mam wrażenie, że dzisiaj są wyjątkowo łatkawi względem tego, jak dobrze się zachowują. Że zazwyczaj są dużo bardziej agresywni niż dzisiaj, o tak powiem. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wykorzystywanie staminy. Czy ten kolega tutaj chciał się ten obić, czy ten kolega nie chciał się ten obić? O, chciał się ten obić, chyba. Czy on nie chciał? O, chciał się ten obić, bo się doluje. Słuchaj, o Boże, on jest tankowaty, fuj. On jest fuj tankowaty, Jezu. Kto to widział 3 posty przeżywać? Holy fuck. Czy tu po bokach coś jest? Nope. Czy ten kolega będzie chciał mnie bić? Nie. Wiecie co, ja wam powiem szczerze, że gdyby ognisko było gdzieś bliżej Ancient Dragona, to miałbym dużo mniej problemów, żeby się z nim bić. A tak to... Ta walka po prostu za łatwo może pójść nie tak.
żebym chciał się z nim jakoś bardziej bić. Nawet jeżeli wiem, że istnieje paznokieć gaming, to... Nie no, oczywiście, że nie muszę. Dzięki Bogu, nie ma czegoś takiego jak achievement za zabicie Enshrinera. A jeżeli jest, to go mam. Dobra, jakie mamy plany na dziś w takim razie? Iron Keep. Co mi przypomina, że w sumie wyłączyłem ogień, więc mogę zgadnąć ten przedmiot, który jest na początku. I nie będę kłamał, nie pamiętam, gdzie jest ten komendant cholerny. To jest chyba najgorsze. Ile w ogóle mi zadaje lawa, jak na niej stoję z pierścieniem? Okej, say no more. Say no more. Ciekawe, czy będą jakieś czerwone znaki leżeć. Nie widzę, żeby leżały. Au. Dobra, idź w chuj. Chciałem cię spadować, ale ewidentnie nie chcesz dać się spadować. Nie, to nie łaski bez. Dobra, najpierw się zajmę gnojami. I don't keep... I w prawo, zaraz. Mówię. Pamiętam po prostu, że ich tutaj paru wbiega. Więc chciałem najpierw tam iść z głowy. Nice. Okej, czyli nie muszę wchodzić do Covenantu. O tyle dobrze. Dostałem macikę za Covenant, jak coś. Tylko po prostu się zastanawiałem, czy muszę do niego wchodzić, czy... Jada, jada, dialogi, dialogi. Okej, czyli chyba już wszystko przegadane. Dobra. Proszę kolegę. Hello! Iron Key, nice. Dobra, to póki jeszcze pamiętam o swoich masochistycznych tendencjach. Mam zajebisty pomysł. To może pójść nie tak. To wcale nie jest tak, że będę chciał sobie strzelić w łeb, prawda? Prawda? Ale zaraz będzie persona 3 uprawiana, coś czuję. Najlepsze jest to, że jeżeli chodzi o ofensywę, to już za bardzo nie mam możliwości, żeby się ulepszyć. Bo mogę głównie dodać sobie 3 punkty w siłę i potem już będę na softcapie na obu statystykach głównych dla mojej broni. Pod tym względem akurat zawsze mnie trochę bolały te niższe softcapy w starszych grach. Że to jest 40, a nie coś wyżej. Tak na przykład w Elden Ringu spokojnie można dawać 60 to jest bodaj pierwszy softcap i potem jeszcze do 80 można dawać, także... Efekty są zauważalne, o tak powiem. Magnum. And you have been known. Cholerne krasnale. A na górze jest tylko gorzej.
Tutaj to i tak pół biedy. Belfry Luna jest pod tym względem. Ja jestem Luna. Belfry Sol jest pod tym względem znacznie gorsze. Może to najgorszy lokal, jaki w życiu wykonałem. To nie, chyba zacząć inwestować w staminę. Bo jednak trochę za dużo zużywam. Jak tak patrzą. To była pułapka? Nope. Ale tak sobie myślę, że jeżeli używa się Twin Blade'a, to otwieranie tych drewnianych skrzynek jest zawsze niebezpieczne. Bo ten dwuręczny atak Twin Blade'a atakuje 3 razy i niszczy każdą taką drewnianą skrzynkę. A po co tu jestem? Bo stwierdziłem, że jestem masochistą i idę zabić gargulce. Więc efektywnie można powiedzieć, że po nic konkretnego. Nie no, mówię, czasem lubię pocierpieć. Zatem jestem na takim etapie gry, że na pewno będzie to łatwe i przyjemne, zobaczysz. Kopium. Właśnie stosowałem bardzo dużą dawkę kopium. Nie istnieje gorszy gank od gargultów. Głównie dlatego, że bardzo często są po 3 na raz. Case in point. Teraz zacznę może stosów używać. Ja akurat z dwoma krucyblami nie mam aż tak wielkiego problemu, szczerze mówiąc. Nie wiem, wszyscy zawsze narzekali okrutnie na tę walkę, że jest absolutnie zjebana. A ja nie przypominam sobie, żebym jakoś bardzo na niej cierpiał. Na kole, myślałem, że zdążę. To mnie jeszcze trafiło. Pamiętaj, jeżeli chodzi o gankowatość, to to są chyba najgorsze gargulce z serii. Ale jeżeli chodzi o samą walkę z gargulcami, to dużo gorsze są te z Elden Ringa, moim zdaniem. Ale to bardziej kwestia tego, że gargulce z Elden Ringa po prostu mają strasznie spierdolone ataki. A nie o to, że sam gank jest jakiś bardzo trudny. Gargulce w Eldenie są łatwe. Moim głównym problemem z gargulcami w Eldenie jest to, że ten atak trucizną jest taki bardzo mało czytelny i jego zasięg zawsze mam wrażenie, że nie powinien mnie trafić, a mnie trafia. Plus no oczywiście, jeżeli masz możliwość, żeby zabić je zanim zabić jednego zanim przyjdzie drugi, no to wiadomo, że walka też nie jest zła, tak, ale jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, to nie dajesz to najprzyjemniejsze w cześć modla. A po co tutaj przyszedłeś? To tam co ostatnio, bo jestem masochistą. Znaczy ja zawsze jak myślę o gargulcach w Eldenie, to
Mam na myśli konkretnie ten głupi gang, który jest w rzece? A nie o pojedynczych gargulcach. Bo reszta jest raczej ok, chociaż do dziś nie nauczyłem się unikać tego Swimblade'em. W sensie jak on używa tego swojego, powiedzmy, specjalnego ataku, w którym tak bardzo mocno kręci tym Twinblade'em, to nie mogę do końca ogarnąć, w którą stronę się tego unika. I zawsze przynajmniej tam jednym kawałkiem tego ataku obrywam. Jak my z duszami stoimy? 28 powinienem mieć chyba. Yep. Nice. No dobra. To z pomniejszych spraw załatwione. To co? Czas się we wspomnienia pobawić, co? Bo generalnie powinienem teraz iść po duszę olbrzymów, to tyle wiem na pewno. Tylko wiem, że w którejś z tych dusz jest NPC, którego muszę obgadać. I na to próbuję zwracać uwagę, żeby nie przegapić. Ha, któż to? Ktoś to nasz przyjaciel. Zapomniałem, że z nim nie gadałem potem. Ktoś mnie gonił? Nie. Oni tutaj się zamachują. To jest to. Przypadkiem wszedłem w interakcję. Dobra, tylko tak. W Memory of Oro jest NPC, który muszę zagadać. To jest Memory of Vamar, więc tutaj mogę mieć wywalone. Generalnie, jeżeli dobrze rozumiem. A w ogóle tej drugiej strony jest. Zatnie się z lekka. Krzyn, Craft Moth and Silky Stone, nice. Coś tu jeszcze jest, Arxite, czy... Z nim. Jezu, tutaj. Okej. Okay. Diamond. Przegapiłem NPC, powiem szczerze, bo za mało się wyróżnia w tym szarym świecie. Nice, gest. Dobra, dostaliśmy gest, więc powinno być ok. O ty chuju. Zastanawiałem się właśnie, ile on mi będzie dodawał i widzę, że ewidentnie więcej niż bym chciał. Ale czy w ogóle się wyrobię teraz? Mam nadzieję. Mogę zawsze te wspomnienia robić na więcej niż raz, więc to nie jest tak, że muszę bardzo się spieszyć. Nie będę kłamał. Z tymi olbrzymami raczej po prostu robię dokładnie to, co teraz. Nie jestem pewien, czy to jest miejsce, gdzie chciałem iść. Czy ja chciałem dołem iść, czy górą?
Tutaj można pod labirynt wejść na górę. Nigdy nie pamiętam, jak bardzo gra jest wymagająca, jeżeli chodzi o to, ile czasu można spędzić w danym wspomnieniu. Strzelają do mnie chuje. Zostawcie mnie chuje. To nie te. Tutaj coś leży. Dobra. Halo? Dusza olbrzyma. Nie chciałbym to spadać, miałem możliwości. No właśnie, że jakby duszę też mnie cofa od razu. No well. Może akurat taki tej okoliczności raczej miałem. To! Był hitbox gwałt. If you know what I mean. Wydaje mi się, że on, jak się zamachał, to że ta część, w której on z tyłu zagarnia przy samej ziemi maczugę, że to mnie trafiło. Mam taką szczerą nadzieję, bo jak nie, to nie mam zielonego pojęcia, co to mogło być. Okej, czy mogę po prostu z tym zagadać, żebym wejść, dobra. A to teraz gdzie jeszcze były? Jedno jest przy Persuerze, to na pewno. Ujo. Bo ogólnie są trzy wspomnienia, z tego co pamiętam. Jedno jest tu, jedno jest przy Persuerze. Zapomniałem o tym. Nie będę kłamał. I nie pamiętam, gdzie było trzecie. Jezu Chryste, gdzie było trzecie? Ono gdzieś... Dobra, wiem. Dobra, już wiem, już wszystko wiem. Tej numer, już pamiętam. Już wszystko pamiętam. Cześć, zawiększam się. A tutaj sobie przebiegniemy real quick. Nie ostrzejmy chłopów z balisty, bo nie jestem taki. Ja bym ostrzelał chłopów z balisty. Na, no co wygadacie? O, ciema, co tu robisz? Kopa lat. O Boże. Okej, nie będę na nim, więc. Nie planuję. Dobra. Au. Wchodzimy do kolejnego wspomnienia. To jest Memory of Oro. I to jest to, w którym powinienem mu z nim pogadać. Tak, on tutaj siedzi. Nice. I tutaj muszę z nim dialog wyczerpać, jeżeli dobrze rozumiem. Dobrze mówię? Tutaj po prostu wystarczy z nim zagadać? Tak. Player has exhausted his dialogue in memory of Oro. Oro, Wislout. Pogadaj jeszcze raz. Nie, ogadałem w nim jakieś 7 razy. Cały czas pocałasz ten sam dialog. Zakładam, że jeżeli postać powtarza ten sam dialog 2 z rzędu, to już wyczerpałem dialog. I chciałbym wierzyć, że to jest au. Że to jest au. Dokładnie.
To będzie backstab. Albo i nie. To nie będzie za to backstab? Czy tutaj włożenie kamienia cokolwiek daje? Coś na pewno. Szynka. I to mimik. Dusza bohatera ze 3. Ciekawe ile mam tych kwadratów, w sensie, że takie luźno wkładam, nie przejmując się niczym. Czy chcesz mi powiedzieć, że to była tylko pułapka po prostu? Mam headbutt. Hej, hej. A, okej, okay, dobra. Już, 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 już. Wszystko zrozumiane. Przynajmniej jest to wspaniała lokacja ze strzelami, gdzie... Fadowcy mogą rzeczywiście służyć głównie do pułapek. Wow, to było tego warte. Not. To nic nie ma. To są olbrzymie. Ale będą kompletnie olewane. Holy fuck. Pamiętam, że ostatnio jak to byłem, to miałem jakiś drobny problem z tym, gdzie ja właśnie miałem tu iść. I wydaje mi się, że trzeba było tutaj spaść. A nie trzeba było spaść, bo tutaj był moment spadając. Nie oszukuj samego siebie, sięgnij, proszę. Nie wchodź przez balicę, dobra. Wszystko jest daj dziobu. Mogę sobie tutaj spać. Dusza olbrzyma. I kolega mi stąd zniknął teraz, czyli chyba jest ok. Dobra, i teraz... Ja wiem, że przy Klo mówiłem, że nic nie mówcie, już wszystko wiem, ale... Bo wiem mniej więcej, gdzie to jest, tylko muszę sobie dokładnie przypomnieć, gdzie to jest. Chyba jakoś tutaj w dół się schodziło? A, i teraz... Tymi drzwiami? Nie, to nie było tędy, prawda? Mam wrażenie, że to kompletnie nie było tędy. To były szkielety. I mean, nie zaszkodzi się przejść po miejscu, w którym nie byłem tak siak. Nawet jeżeli jestem tu zdecydowanie nie w porę. Tędy. Czyli może źle pamiętam. O, niedawno przychodziłeś, powinieneś pamiętać takie rzeczy. O, tak lubisz DF1 po... DF1? What the fuck? Czy to jest ta słynna flojdowska pomyłka? Nie mówcie Shinowi, proszę. Czyli na pewno ten... Bo zacznę powątpiewać, jak tu jestem. To miejsce kojarzę głównie z tego, że jest tutaj Skullwall Invader. Nie chcę mieć do czynienia, miałem możliwości. No i będą za mną swoje źle. Zaraz się przekonamy, I guess.
O, siema. Au. Najlepsze jest to, że oni mi tyle zadają, jak mam dość mocno ulepszoną zbroję i jestem na jakimś 150 poziomie. Human Effigy. Dobra, gdzie jest Armorer Benis? Dajcie Armorera Benisa. On tutaj chyba był? Jep, Armorer Benis. Jebany mag. Nie wiem, czy on nie ma dosłownie Crystal Soul Spira TBH. Nie będę też kwestionował. A teraz wyobraźcie sobie, że to jest miejsce, do którego można przyjść bardzo wcześnie w grze. I ten Invader może was tutaj casualowo najechać. Nie wziąłeś itemków. Czynki. O nie. Nie no, dziękuję za zwrócenie uwagi. Po prostu mam takie bardzo ważne przedmioty. Chyba jak już to jestem, to dobrze było je wziąć, ale nie było to nic aż tak. Znaczy, aż tak bardzo bym ucierpiał, nie biorąc tego, a tak powiem. Dobra. Bez drzewoska nic nie można zrobić. Tak właśnie kojarzyłem. Aby se przeskoczył. Bardzo mnie ciekawi w sumie, że nie ma tych śladów po śmierciach. No właśnie. Pamiętaj, jak wyszedłem tutaj, to pamiętałem, że to nie tutaj. Bo ostatnio jak wchodziliśmy DS2, to w ogóle tutaj nie szedłem. Więc to w innym miejscu było. Zresztą kojarzyłem też po tym, że nie te drzwi były. To Dark Souls 2. Nie umiem w nie grać, a co? Nie no, dzisiaj tak się idzie. Jak na mnie zaskakująco sprawnie, bym powiedział. Dajmy efektu, że nie idzie też aż tak dobrze, jakbym chciał. Ja stwierdziłem, że może go sobie oleję, może inną razą. Kiedyś tam pójdę. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Aż tak bardzo mi do niego nie śpieszno mimo wszystko. Może jak już... dosłownie sobie wszystko porobię i jedyne co mi zostanie to wziąć go pobić, to może wtedy. Dobra, tutaj to jest. Jadę, jadę, zaraz ci dam ten twój pierścień zasany. Nie, no nic nie chciałbym, żeby te wszystkie drzwi się otwierały dużo szybciej. Przydupnę sobie. I przede wszystkim, że jak już się raz otworzy, to żeby zostawało otwarte. Dobra, tutaj teoretycznie mógłbym spać, ale nie do końca powinienem chcieć spadać. Dobra. I tutaj powinien być w tym wspomnieniu znak NPC do przywołania, jeżeli dobrze zrobiłem wszystko. Jak nie będzie, to zacznę się martwić.
Co do tego jestem pewien, że NPC przeżyje. Na pewno przeżyje. Yep, mamy znak. Damont. Damont, Damont przywołać? Nie, no, chyba nie Damonda. Aj! Nie. Ciebie przywołać, chodź tu. Teraz nic, tylko wszystkich olać i przebiec prosto do bossa. To może pójść nie tak. Ale Benhart zaraz umrze. O mój święty Boże. Chciałbym widzieć bossa. Kopę lat, staruszku. Błagam, Benhart, przeżyj. Nie proszę o wiele, tylko przeżyj. Nie daj się zabić. To mnie trafiło. Nie znoszę walczyć z olbrzymimi bossami właśnie przez to, że nie widzę, kiedy atakują. Nie podałem się, co widzę. Odbiegnę, ode mnie. O Boże. Byłem pewien, że ten ogień mnie zabił. Gin śmiercią tragiczną, łajzo. I teraz mam jedną dużą zagwozdkę. Bo opcje są dwie jako takie. Albo mogę iść do DLC-ka, przyzwać go trzeci raz. Albo mogę zasetikować ognisko i go tutaj przyzwać jeszcze raz. Money bucks ahead. Dojść do pierwszego olbrzyma. Najpierw tutaj wrócę do Majuli. Poziomy same się nie wydadzą. Będzie mnie stać na 3, czy muszę coś łyknąć? 20, a powinno być mnie stać. Dobiję Vigo do 40 w sumie, co ja się będę. Nie to, nie to, nie to, to. Na szczęście to są w miarę krótkie podbiegi, więc nie będzie to aż tak długo zajmowało. Chyba. Kopią. Mówię, że z Damondem tutaj jeszcze raz mam zagadać. No dobra, zobaczmy. Cześć, Damond. Nie ty, jest, what the fuck. Ten Glejkhelm. Okej. I to wszystko? Przyjmujesz to wszystko? Panie Śmiec... Nie, za niego nie ma czika. Chyba, że ja już go wcześniej biłem, ale... Czekaj. A to... Chyba teraz nie można achievement... Nie, nie, no można. Miałem już dużo wcześniej, miałem odblokowany w 2016.
Więc tego akurat nie musiałem robić. Dziękuję za troskę. W tym wypadku nie była potrzebna, ale dziękuję. Dobra, i teraz mówię, mogę albo iść do DLC-ka, co będzie, czy później tak bym robił i nie do końca chce mi się to robić w tej chwili. Albo mogę tutaj użyć ascetika. Ja chyba po prostu sobie ascetika odpalę i jeszcze raz go przezwę. What is done cannot be undone. Paulo Coelho. Co to robi? Przenosi daną lokację tak jakby na dodatkowe NG+. Czyli tak jak byliśmy na NG0, to Ascetic na danym ognisku przenosi daną lokację na NG+1. Dobra, to jeszcze raz. Chodź tu, Benhart. Jest to ciekawa mechanika, bo pozwala walczyć z bossami jeszcze raz. A biorąc pod uwagę, że DS2 ma też w dodatku te śmieszne mechaniki typu rzeczy odblokowują się dopiero na którymś NG, to tym bardziej jest to przydatne. Au. Ja bym nie umieć. Chciałbym, żeby Benhart też nie umarł. To mnie powinno trafić. To mnie trafiło. To mnie powinno trafić. Kamera, kamera, kamera. To mnie trafiło. Mam wrażenie, że jestem gdzieś tak na równo pomiędzy to mnie powinno trafić, a co mnie trafiło. Aha! No nieźle. Jezu, nie lubię, kiedy przeciwnik zajmuje aż tak dużą część ekranu, bo... Ja w większości wypadków unikam ataków przeciwników na podstawie tego, że widzę ruch przeciwnika, kiedy wykonuje dany atak. Więc... Tacy przeciwnicy jak Giant Lord, spora część smoków też zazwyczaj denerwują mnie o tyle, że po prostu nie widzę, kiedy przeciwnik zaczyna atak, bo jest poza kamerą. Dlatego pamiętam, że przy pierwszym przejściu Elden Ringa bardzo mocno kurwiłem na tego. Na Giant, Fire Gianta. To mnie tym razem trafiło, ej. Dobrze, że mogłem tego uniknąć, bo tam opłatę widziałem, że mnie atak będzie atakową. Muszę chyba dosłownie tak walczyć, a to jest z kolei bardzo niepodręczne. Dobra, stąpa. Benhart ma pół HP, tak mi się to nie podoba. Muszę przyspieszyć walkę chyba odrobinę. On będzie mnie bił? Nie, Benhart. Teraz się zamachnie mieczem. Teraz znowu się zamachnie mieczem. Oj, proszę dobij go. Prosiłem. Czemu mnie nie słuchasz, Benhart? Nie, on daje dusz na NG+1.
Bogato. Dobra. I teraz muszę wrócić do Memory of Oro. Czyli efektywnie do Pursuera. Właśnie kojarzę, że jeżeli ludzie mają ascetiki, to to jest lokacja, którą się farmi dla dusz. Zresztą jestem niemalże przekonany, że w tamtej lokacji w ogóle jest ascetik jako tako. Więc to nawet nie jest tak, że trzeba farmić jako tako, tylko można wejść, zgarnąć ascetika, zabić bossa, użyć znowu ascetika, zabić bossa i powtarzać to tyle razy, ile chcemy mieć dusz. Ale też głowy sobie za to uciąć na pewno nie dam. Dobra, Memory of Oro to jest ta przy Pursuerze, więc teraz na speedrun. Prosiłem, chcę to tylko przespeedrunować. Chcę dosłownie zignorować wszystkich przeciwników po drodze. Dajcie mi to zrobić. Dajcie mi po prostu grzecznie i kulturalnie wszystkich pominąć. Nie chcę was zabijać. Wy też mnie nie musicie zabijać, ok? Ok? Dobrze? Oj, chyba mnie jest hajo, co? Nope. Hello. Wow. Dobrze, wchodzę już. I bifo się okaże, że gdzieś jeszcze go pominąłem i wciąż nie będę miał tego. Wystarczająco dużo. Nice. A ci wpadł. Żyć nie umierać. A, tak się zastanawiam, co mi jeszcze zostało z takich bardziej oczywistych rzeczy. Na pewno gesty, plus te wszystkie rzeczy typu kowenanty. Wróć. Mam gesty, kowenanty, heksy, sorcery, mirakla, piromancje, wszystkie aczyki, jakieś dwa ukryte. Za każdym razem, kiedy widzę, że mam jakieś ukryte achievementy, to mnie to denerwuje, bo muszę gdzieś tam, powiedzmy, sprawdzać w sieci, czego mi brakuje. Najgorsze uczucie. I zastanawiam się po prostu, na ile mogę to zajść na tym przejściu już. Nie mam za ten. Nie mam za wypełnienie Majuli, bo zabijemy NPC-a XDD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 D
I nie mam za zapalenie wszystkich światełek na mapie. Aczkolwiek ten za mapę powinienem być w tej chwili w stanie zrobić, jeżeli to, co właśnie przeczytałem, jest prawdziwe. Idę zobaczyć. Bo z tego, co czytam, to powinienem zabić Last Gianta, Sinnerkę, Iron Kinga, Rotena, Freję, zdobyć Pierścień Króla, zdobyć Serducho.
i pokonać Thronewatchera Defendera. I to wszystko powinienem mieć zrobione jako tako. Więc jeżeli gra mnie nie oszukuje, to... Nice! Kolejny haczyk. Doskonale. To teraz mi się wydaje, że zostały mi wszystkie rzeczy typu... zdobyłem wszystkie... Sorcery, Miracle, Piromancje, plus bierz wszystkich NPC-ów, czego już niestety nie zrobię, bo zabiłem NPC-a. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to musiałbym teraz iść na NG+, NG++, etc., etc. Więc tak naprawdę moim głównym pytaniem jest, za co ja się teraz chcę zabierać, bo teoretycznie mógłbym chcieć pokazać DLC-ki, jak wyglądają, mógłbym chcieć to zrobić. Mógłbym chcieć zabić Wendrika tym razem, czego ostatnio nie zrobiłem. Ale do tego brakuje mi duszy olbrzyma. A kurwa, Jezu. Właśnie przypomniałem sobie, skąd jest ostatnia dusza. Jak sobie przypomniałem, skąd jest ostatnia dusza do Wendrika, to odechciało mi się bić Wendrika, wiecie? Bo w tej chwili mam 3, czwarta jest Black Gulch, a piąta jest Ancient Dragon, o. Nie wydaje mi się, żeby chciało mi się to robić. Dobra, bo moje... Granie z rzeczy, które mogę teraz robić, to dosłownie pójść zabić na Szandrę. Nie pamiętam, czy Ardia już będzie wtedy. Nigdy nie pamiętam, co powoduje, że Ardia się pojawia. Albo pójść zabić DLC-ki. Albo pójść bić cięższy. Czy nienawidzę swojego życia aż tak bardzo? Powiedzcie mi. Nie, słuchajcie, nie nienawidzę swojego życia. Cieszę się, że Oksajt już wie, co idę robić. Bardzo się cieszę, że wiesz, co idę robić. Co idę robić? Bić Ancient Dragon, a co? Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego to sobie robię, to odpowiedzią będzie nie wiem. Zastanawiałem się właśnie, czy na te drzwi też będę miał iframe'y, czy nie. Pościg? O jakim pościgu mowa? Prawdziwy pościg tutaj będzie. Bo oni wszyscy powinni być na mnie wkurwieni za to, że ignorowałem chłopów wcześniej. Ale nie są. Więc już nie wiem, jak to działa.
Nie rozumiem. To co? Paznokieś Gaming? Bo nigdy nie pamiętam, który to był paznokieś. Przedni, tylny. O, to pojedzie tylny. Tylko czekam, aż się wzbije w powietrze, głupi chuj. To mnie tak bardzo powinno trafiać, holy fuck. Cześć, smoku. Wszystkie umiejętności wkładam w tę walkę. Nie mam staminy, goddammit. Między paznokieć mu wejść. Ale jestem dobry z tego. Holy fuck. O, tak narzekał. Nie, zawsze pamiętałem, że ta walka była dużo gorsza niż to, co właśnie widziałem. Więc trochę taka magiczna historia o tym, że nie wiem, co się właśnie stało. Oh well. Jakby nie będę narzekał, ale... Chwila. Coś mi to nie pasuje. Powiedzcie mi, widzowie, moi drodzy. Czy ja jestem ślepy i przegapiłem? Czy ja miałem... Jakieś 90 tysięcy dusz po Ancient Dragonie i nagle dostałem dodatkowe 50. Bo mógłbym przysiąść, że licznik po Ancient Dragonie się zatrzymał na tych, na 90. Wiecie co? Wiecie co? Czas na echo. Wydaje mi się, że powinien być w stanie wpalić swój własny Steam. Chyba bije smoka, bije smoka. Victory achieved. Dusza olbrzyma. Nie, wskoczyło od razu na 150, okej. Okay. To ja jestem ślepy. Dobra. To teraz drugi odwieczny problem. Jak zbierało się tą jebaną duszę w Black Match?
Pamiętam, że tam klucz był potrzebny. Nie, to odwrotnie. Cześć. Odwrotnie było, że w Blackguard był olbrzymi, które trzeba było zabić i one klucze pilnowały. Dobra. O, zawsze mi się to jebie. Bo wydaje mi się, że jest odwrotniejszy jest. Abstrahując już od tego, że Blackguard to skurwysyńska lokacja. Zamierzam to robić na spokojnie, zawsze to robię na spokojnie, jeżeli Mik mi mówi, że po prostu przebiegać. Cześć, Shin. Uje. Czy to tutaj się spadało? Nie. Tak nie. Może, nie wiem. Spróbujmy. Pożałuję tego pewnie. To chyba tu się spadało? Co za wcześnie? Nie, to zdecydowanie nie tu. Op. A tutaj sobie ułatwię drogę dalszą, ale to nie było tu. Chuje! Wyjebcie mi to chuje. O właśnie. Czemu ja to zrobiłem? Halo? Czy nie pijany? Holy fuck. Dosłownie wbiegłem w przeciwnika, o którym wie, że mnie zgabuje, jak to zrobię. To już wyższy poziom ciekawych rzeczy i pomysłów. Oh god fucking damn it. I pewnie nie ma nic leczy, co cicne, co? Nope. God bless the poison. Ej, to jak szynka. To wygląda trochę jak bait. A tak? Chyba, że tak? Nie. No niestety. Nice. Jeden czar tam był, więc zawsze o jeden czar mniej. O ty. Magnito. A ty mnie będziesz chciał grabnąć. Dwa razy cię nad samą nie nabiorę w ciągu paru minut. Mogę mieć okropną pamięć, ale nie aż tak. Żarty żartami, ale jeżeli się to robi na spokojnie, to nie jest to aż takie złe. Ja tutaj mogę samonować z jakiegoś powodu? Czy w DS2 zawsze się... O mój święty Boże. Czy w DS2 się zawsze dało samonować, nawet jeżeli boss już został pokonany w danej lokacji? Jeszcze razy to zrobię. Tu się jeszcze niżej spadało, prawda? Bo tu są zamknięte drzwi, których na razie nie otworzę.
Ja mam samolot chyba zawsze, a to też jest opcja. Wiecie co? Wiecie co wam powiem? To wygląda jakby to się dało spaść. I to są olbrzymy. To mnie nie trafiło. Więc czas na klasyczny gaming w tej lokacji. Przysięgam, zawsze tak robię. Olbrzymy nie mogą zrobić ci krzywdy, jeżeli stoisz w miejscu, gdzie nie mogą wejść. Powiedział Shinji, po czym stała mu się krzywda. I swear. Zacznij używać się w sposób, kiedy je masz, geniuszu. Myślałem, że się zamachnie. Czy on mnie zablokuje? O Boże. Przestań, myślałem, że mi zablokuje przejście. Nie rób mi tego. Daj mi się serować, olbrzymie. Wiem, że lubisz mały śmierdzący serek. Wszyscy lubią mały śmierdzący serek. To było co najmniej niebezpieczne. Dobra, z jednym już się mogę bić. Zresztą temu drugiemu też zostało miałem mało HP. Dawaj duszę. Jak już tu jestem, to przy okazji zgarnę ten drugi pokój. Tu był? Tak, tutaj była ta wspaniała dziura, do której można było się spierdolić. Srebrny talizman. Znaczy, ja tego nie uważam za serowanie, bo to jest efektywne wykorzystywanie ułożenia terenu. Bardziej niż cokolwiek innego. Zresztą nie wydaje mi się, żeby dało się zaprogramować sensownie AI, żeby sobie z tym radziło. Tak to bycha? Nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, jak to rozwiązać, to spoko, ale ja osobiście nie widzę. Przy takim zaprojektowaniu poziomu nie widzę, jak można by było to zrobić tak, żeby AI potrafiło sobie radzić z taką sytuacją. Ale bym sobie przyzwonił. Ja nie żartowałem. Z tym dzwonieniem. Ale bym sobie jeszcze przedzwonił, wiecie? Lubicie dzwonić? To ja wychodzę, nie tu gdzie chcę. Ale tu ty dzwoniłeś? Ja zaraz umrę. Wyszedłem kompletnie nie tam, gdzie chciałem, by the way. Jeszcze follow mnie inwajduje, jak ten skurwysyn tym jest. Holy fuck. The absolute memory. Follow my boy. Ile chłopów za mną pójdzie? Bo jak sam Fordland, to mogę na niego zaczekać. Czy ja w ogóle będę mógł wejść do Wendika? Czy tam mnie przepuści przez Fogate, jak Fordland to jest? Jeden sposób, żeby się przekonać.
Najwyżej zostanę bardzo brutalnie potraktowany przez wszystko wokół. Hello. Żegnaj, Fordlal. Teraz, skoro już mamy 5 dusz, to Wendzik będzie dostawał normalne obrażenia. Jezu, przez tę postać mi się przestała ruszać. Będzie dostawał normalne obrażenia. I możemy udawać, że go bijemy. I tak bijemy go szybciej niż ten Dagona. Przed tym atakiem wydaje mi się, że muszę rolować. A już na pewno... Oła. Nie mam zamiaru... nie próbować. Ani stanie za bossem w tej walce daje bardzo dużo, bym powiedział. Bo jednak w DS2 rzadko kiedy bossowi porządnie atakują. Mam takie wrażenie. Nie będę narzekał, bo gdyby potrafili atakować, to z rolami w DS2 mogło być naprawdę ciężko. O, jeden atak za dużo. Yep. To mnie powinno trafić, holy fuck. Nie wiem, jak to mnie nie trafiło. Cześć, Wendyk. Czy było warto? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Dalej, widzicie, przyszedłem z normalną bronią, a nie z Twinblade'em i nagle przechodzimy grę w miarę łatwo, prosto i normalnie. Ale Twinblade jest taki fajny i fajnie się go używa. Nie, za każdym razem mam wrażenie, że moje porządne playthrough daje go to nie fajisz. Wiesz co? Chciałbym wejść, jak będę miał korony? Bo... tam z DLC-kami są dodatkowe scenki, z tego co pamiętam. Wiecie co? Czas poużywać trochę dusz. ...62 mi nie wystarczy, co? Zdecydowanie nie. Potrzebuję 72. Jezu, użyj 3. O. Jeszcze jeden i będę miał wykapowany Endurance na softcapie. No dobra. Nie chcę level upować. Czas zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. Mam tylko jeden klucz w tej chwili. Wiem, że chcemy. Wszyscy wiemy, że chcemy to zrobić. Jezu, czy mogę wybrać tę lokację, którą chcę wybrać? Bo to tu chyba było. Stąd się szło. Stąd i teraz nie pamiętam, czy prosto, czy w lewo. Najwyżej się wyciągnę, bo wydaje mi się, że tutaj się szło. Póki co to idę prosto do swojej śmierci, ale o tym się nie mówi. Znaczy, pamiętaj, jak już mam tego, jak już mam węgleika, to raczej będę go używał. W dodatku, nie będę kłamał, nie przypadam za tymi ultra ciężkimi brońmi w DS2, przez to, że one kompletnie nie atakują.
Nie potrafię ich używać po prostu. Próbowałem wielokrotnie i nie mogę. Bo tak to pewnie kiedyś przejście bym sobie zrobił z jakimś kolosalnym wielkim mieczem. Tam ultra wielkim mieczem w tych grach jeszcze. Ale przez to właśnie jak one atakują, to zawsze mi się odechciewa, że się tak delikatnie wyrażę. Oh boy, reindeer, Falkland. Mój ukochany. Jeżeli ktoś był wcześniej na moich streamach, to witamy w drugim z DLC-ków. Jeżeli ktoś nie był wcześniej na moich streamach, to witamy w pierwszym z DLC-ków. Crown of the Ivory King. To jest przy okazji jedyny DLC, którego jako tako nie przeszedłem w całości? Nope. Łoże chaosu. To chcesz mi powiedzieć? Flashbacki. Zamrożony Elohim Lies. Nie będę kłamał, DLC-ków nie znam prawie w ogóle. Więc to będzie dla mnie też takie bardziej zwiedzanie ich, tak samo jak dla was oglądających jest to oglądanie tego, powiedzmy, po raz pierwszy, albo jeżeli ktoś grał, to wiadomo, że nie, ale to nie jest tak, że mam dużo doświadczenia z DLC-kami, więc jeżeli liczyć na to, że będę wszystko ładnie ogarniał i tak dalej, to zapomnijcie. To nie powinno wejść, holy fuck. Słyszeliście, że on się odbił o ścianę, a potem ja go sparowałem. Jezu Chryste. Czasami parowanie w tej grze mnie przeraża. Naprawdę? Ja nie żartuję. Znaczy, ja wiem, że weszło, ale pomyśl sobie teraz o sytuacji, kiedy to ciebie by tak sparowano. Ja zawsze staram się na to patrzeć z tej strony, że jakby mnie tak sparowało. Ten. Au! A, bo on ma włócznie. Nie mogę pogadać. Sadgę. Nie grałbym teraz dwa. Jest coś w tym. Znaczy, powiem szczerze, jak grałem z Dunglake'iem, to gra mi się dużo przyjemniej niż jak grało mi się z Twin Blade'em, jeżeli chodzi o sam taki komfort walki. I nie będzie mi to absolutnie przeszkadzało, mój, że lubię Twin Blade jako taką broń z projektu, że tak to mówię. O Boże, on jeszcze żyje. Tylko no jednak zauważalne jest to, że używanie ich jest dużo mniej wygodne i cięższe, tak? Przez to, że no, trzeba bardziej się nastawić na to, że musicie wejść na to, nie wiem, pełne combo. A nie jeden taki pojedynczy atak. O, dużo pochodni. No ja sam mówiąc, nie mam jeszcze do końca tych estusów ulepszonych. I mam wrażenie, że powinienem chcieć coś z tym zrobić. Nie chcę ich zabijać. Nie powinienem chcieć ich zabijać. Hej koledze. Hej koledze. O kurwa. Oni już nie są kolegami. To koniec bycia kolegami. Bardzo mi się podoba jak atak nie wchodzi, ale blitz z niego już tak. O Boże, on jeszcze żyje.
Ulala. To mi absolutnie okropnie wyszło. Ula. Nie podoba mi się to, co widzę. Czy on będzie się bił w mili, jak do niego podejdę? Ta. Posłuchaj mnie, kolego. Tak się nie bawimy. Czy ktoś tu z lewej jest? Nie. Ktoś tu z prawej jest? Nie jest. To ten mach jeden. Chyba. Nie, jest to jeden. Jeszcze kolega? Nawet więcej niż jeden. Czy zdążę? Okej, zdążę. Ciekawe, czy dałoby się umrzeć w połowie animacji przez to, że ktoś wbiłby mi blida, jak jestem w trakcie parowania. Znaczy ripostowania, o. Miałem pod uwagę, o jakiej grze mowa, to bym się absolutnie nie zdziwił. Czy tu coś jest? To wygląda, jakby coś tu miało być. Small Blue Bear. Okej, z góry do mnie strzela. Tu nic nie ma. Do mnie jeszcze trafiło niestety. Niepokoi mnie zawsze w takich miejscach, jak jest tyle śladów krwi, bo się zastanawiam, po czym one mogły zostać. Serio? Ludzie inwajdują w tej grze. Jeszcze. Aha. Rozumiem. Znaczy ja powiem tak, jeżeli on chce się bić, to niech się bije. Ale ze mną, a nie razem z tymi... mobkami. Dobrze, dobrze, rozumiem. Jej! Cieszę się, że mogę grać w grę. Nienawidzę inwaderów. O, wiedziałeś, na co się piszesz, grając w Dark Souls'y. Jakbym mógł, to bym wyłączał online, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że no w takiej sytuacji jak teraz, to straciłem progres dlatego, że chciałem mieć pełne HP praktycznie. To jest dosłownie to, nic innego. Nie mogę tego ująć w żaden inny sposób. O tak. O tak. Czas na najlepszego z bossów. Niewidzialny boss. Wiem, że na to była jakaś sztuczka, żeby on przestał być niewidzialny. I trochę nawet go widać. Więc może przyjdę to potem. Bo to nie jest tak, że w tym DLC-ku jest też ten boss razy dwa, tylko że nie da się wyłączyć mu niewidzialności. Dobrze kojarzę? Bo mówię, Ivory King to jest akurat ten DLC, którego nie przeszedłem, więc... głowy sobie uciąć nie dam, czy głupot nie paplam przypadkiem. No ja sam mówiąc, to PvP to jest też powód, dla którego bardzo nie lubię grać piraty z ludźmi. Bo... bardzo łatwo można było stracić się
jakiś tam progres przez to, że ktoś akurat lubi sobie postrzelać do innych, a ja nie mam w ogóle nic do gadania w tej kwestii. Poza, o, git gudni. Ale nawet z kimś dobrym można po prostu się strzelać przez jakąś godzinę, tylko dlatego, że jeden i drugi będą w kółko na prawie statek i nie dadzą sobie spokoju nawzajem. Także no... Bardzo nie lubiłem pod tym względem G-Pirata, o tak powiem. Ulala. I byłbym dużo szczęśliwszym człowiekiem, gdyby PvP było opcjonalne. To mnie nie trafiło, holy fuck. A ja mu z kolei backstaba nie mogę strzelić. Dałoby się chyba na opór tego wyłączać ten online, jak wchodzi się w Soulsy. A biorąc pod uwagę, że nie gram w koopie ani nic takiego, to pewnie mógłbym to robić. Może jakiś sens to ma. Chyba tutaj niestety było ich dużo. Ała, aż za dużo. Dostawałem obrażenia podczas riposty. Czuję się z tym bardzo niekomfortowo. Serio? Serio? Ech. Włączyłbym sobie Human Effigy, ale... Wiecie co? Wiecie. Znaczy, ja nie mogłem wyłączyć online'a? A. God damn it. Mam myślę, że się dało. Ja nie chcę być online. Uje. Akurat Kosegion chyba wiele nie zmieni w tej kwestii. Czyli co, mówicie mi, że muszę być online? Nie udało się jakoś wyłączyć. Aha, czyli teoretycznie musiałbym po prostu wyłączać internet. Nie, widzę tego czasem, holy fuck. Przysięgam, jeżeli jeszcze raz zostanę zinwajdowany. To chyba będzie ceremonialne sudoku robione. Po co ma więcej policji niż ja?
Oddawaj mi moje pojskuju. Znaczy, nie wiem, naprawdę nie lubię tego, że mogę sobie po prostu zostać zinwajdowany, dlatego że chcę mieć pełny HP. Coś tam małpia łapka, coś tam od tej pory mogą ci inwajdować, jak masz pół HP. A, fajne. Nie zdążę, prawda? Okej, zdążyłem. Nie mogę. Oduczyłem się parować przez tego człowieka, który mnie zinwajdował. Czy tak brzmi frustracja? Czy ja w ogóle mogę pominąć te psy, jeżeli będę się trzymał tej strony, czy one wciąż na mnie pobiegną? A, przede wszystkim to ten kolega jeszcze ze mną pobiegnie. A psy też. Ech. O, chodźcie, będzie fajnie. Dobra, daj mi spokój. Daj się zrepostować. Oj, sapie, nice. To co mogę być kurwą, która rapieruje ludzi? Się zastanawiam, na który poziom są, tak przynajmniej na papierze przewidziałem DLC-ki. A Jezu, myślałem, że to zablokuje. Ogólnie, jeżeli chodzi o poziomy, to DLC-2 jest bardzo specyficzne, I guess. Przez to, jak dużo się ich dostaje. Yep. Jestem pewien, że jakbym próbował sparować tą obrę tym pociskiem. A po poparowanie, holy fuck. Nie, no nie wsadzajmy. Z tym 999. Moim zdaniem w wielu miejscach mają po prostu bardzo kwestionowalny design, ale nie są trudne per se. I wiem, że to jest tylko gorzej. Ale ja nigdy z drugiej strony nie twierdziłem, że DLC-ki do... Boże, więcej was matka nie miała? Z drugiej strony nigdy nie twierdziłem, że DLC-ki do DLC-2 są... Boże, święty ten napier! Nie, spierdalać. Powiedziałem coś. Spierdalać. Au. Umrę. Ja tutaj dosłownie umrę. Nie mam już estusów. Jezu, co to są za hitboxy? Uju. Trochę jak ci, jak oni mieli. Alonite? Hydenite. Imbifor znowu mnie dokładnie w tym samym miejscu chłop zinwajduje. Byłbym pejot słony. Wow, serio? Serio?
Czy to ma gdzieś pobliżej jest jakieś ognisko, albo chociaż skrót do poprzedniego? Mam tylko nadzieję, bo jestem trochę biedny, jeżeli chodzi o rzeczy. I chciałbym zapasów trochę uzupełnić. No bo tutaj widzę, że wszystko zrobiłem i tutaj coś jest. Monka jest? To nie wygląda jak miejsce, do którego chcę iść. To jednocześnie wygląda jak coś, co mogę przeskoczyć. Okej, bo tutaj nic nie było, z tego co pamiętam. Tutaj? Na górze? O sobie tutaj nie wchodziłem. Open. Coś się świeci, ale to tylko pochodnia. Okej. Okej. Chyba mam dość na dziś, wiecie? DLC-ki mnie wykończają mentalnie, tak wam powiem. Także na dzisiaj sobie już grzecznie i kulturalnie skończymy. I w środę planowo powinno być SMT4 Apokalips. Jeżeli nic się nie posypie. Tak. Nie no, po raz kolejny powtarzam, że DLC nie jest najlepszą częścią Dark Souls 2 i będę się tego trzymał. W każdym razie, widzimy się w środę na Apokalips. Do tego czasu trzymajcie się po. Cześć.